Witam wszystkich serdecznie na kanale Mad Max. Ja oczywiście jestem Max, zapraszam was na, słuchajcie, premierowy odcinek gry, która właśnie dzisiaj, pewnie to oglądacie jutro, a więc dzień po. Dokładnie chyba 29 będziecie ten filmik oglądać, a więc wczoraj odbyła się, słuchajcie, premiera pierwsza, chyba po wakacjach, jeżeli chodzi o mój kanał, gry Total War Warhammer. Proszę bardzo. Muszę wam powiedzieć, że nie spodziewałem się, absolutnie się nie spodziewałem, że dostanę, słuchajcie, takie ładne opakowanie do gry. Jak dobrze wiecie, wszystkie moje unboxingi zaczynały się od tego, że zawsze liczę na to, że producenci, dystrybutorzy po prostu coś dadzą tym klientom, którzy cały czas, słuchajcie, kupują gry w pudełkach. Niewątpliwie dla mnie zawsze warto mieć coś w ręku, co należy do mnie, niż to, co tam się ściąga i tego się nie widzi, nie czuje, tylko się włącza, wyłącza. A ja lubię po prostu sobie, słuchajcie, płyty, opakowanie gry, zobaczyć sobie, dotknąć, obejrzeć, co jest w środku, co dany dystrybutor nam ciekawego dał. Ja ogólnie, słuchajcie, zakupiłem grę już wcześniej w Saturnie. W Saturnie w Szczecinie wstępna cena tej gry była 179 zł. I dzisiaj, słuchajcie, pojechałem sobie po tą grę i ukazały się mi, słuchajcie, dwie wersje, a więc taka standardowa, normalna. Normalne pudełko plastikowe, wiecie, jak to wygląda, normalna, zwykła, słuchajcie, gra. Za 179 zł, natomiast za 199 zł było dokładnie to. Jak zobaczyłem to, stwierdziłem, ja pierdolę, ja takie coś po prostu muszę mieć. Mało tego, że wszystkie gry, jakie u mnie są na półce, to są zwykłe plastikowe pudełka, w których absolutnie nie ma żadnej zawartości, prócz płyt z grom, to, słuchajcie, tutaj dostajemy coś naprawdę fajnego. Coś naprawdę fajnego. Widać, że Sega Creative Assembly postanowili o tego swojego klienta, słuchajcie, zadbać. Jest to aluminiowe. Ładnie tutaj są, słuchajcie, wyżłobione jacyś tam chyba te cztery rasy, jakimi będziemy, słuchajcie, grać. Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Takie ładne, słuchajcie, opakowanie. Dawno z taką grą się, słuchajcie, nie spotkałem, która by została wydana na tak ładnie, za tak niewiele. Znaczy, no, 199 zł to chyba jest dość sporo na polskie realia i warunki. Ja na całe szczęście okres wakacyjny to jest ten okres, gdzie można sobie pieniążki odłożyć, bo żadne nowości warte kupienia się nie pojawiają i dlatego też bez najmniejszego problemu sobie kupiłem tego Warhammera, choć naprawdę bardzo zastanawiałem się, czy tego Warhammera drugiego, słuchajcie, na pewno mam kupić. Pierwszy Warhammer, słuchajcie, pojawił się dokładnie jakieś półtora roku temu, to był maj 2016 rok, mniej więcej 2017, no to jakieś półtora roku, słuchajcie, wyszła część druga. Niestety, słuchajcie, jak głoszą oficjalne już informacje, będzie też część trzecia tego Warhammera. Mam nadzieję, że coś między wydaną tą częścią drugą, a częścią trzecią pojawi się w końcu coś. Znaczy, że Creative, słuchajcie, i Sega wydadzą coś, co seria cała Total War jest kojarzona, a więc okresy historyczne. Na to naprawdę czekam. Teraz tłuczę jeszcze raz tą Attilę i po prostu uwielbiam sobie po prostu w takim uniwersum sobie właśnie grać. Total War Warhammer, słuchajcie, ja już to mówiłem wiele razy w moich filmikach na temat całej serii, to Total War, na temat tych DLC i tak dalej, jest fajna, natomiast no, myślę sobie, że tylko i wyłącznie dzięki modom, jakie możemy znaleźć na Steamie, ta gra po prostu nadal jakoś tam jest, funkcjonuje w świecie gier i się, słuchajcie, rozwija. Ale zobaczymy, jaki ogólnie będzie wstęp w ogóle w tej grze, co w ogóle producenci nam dali. Ja nie będę tutaj ukrywał, żadnych gameplay nie oglądałem. Ja jeżeli jakąś grę, słuchajcie, wiem, że kupię na 100%, to gameplay staram się unikać, żeby po prostu mieć taką nieświadomość, jak to było, słuchajcie, kiedyś, co
ta gra mi da, co ta gra mi zaoferuje. Natomiast jeżeli się ogląda te wszystkie gameplaye, to niestety, ale no, żadnego jakiegoś tam zaskoczenia zbyt dużego nie ma. Natomiast przed każdym zakupem czekam na pierwsze już oceny, szczególnie tych zagranicznych stron internetowych, jeżeli chodzi o gry. I tam Total War Warhammer naprawdę zdobył swoją, znaczy ma swoją rzeszę fanów i to, co zrobił Creative Assembly, jest, że tak powiem, chwalone. To jest, słuchajcie, najważniejsze, więc zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Dobra, słuchajcie, przechodzimy do unboxingu. To jest, słuchajcie, pudełko aluminiowe, wygrawerowany jest napis Total War Warhammer, wygrawerowane są wszystkie rasy, nie wiem, czy są rasy, czy jakieś tam kujwie, co jakieś figurki. I to wszystko, słuchajcie, to było tak mniej więcej, o, zapakowane. Tutaj sobie można, o, coś takiego, więc tutaj mamy, słuchajcie, takie pudełko, taki stojaczek, można nawet by powiedzieć, o, który stojakiem nie jest, ale dobra, niech się nazywa stojak. Natomiast tu mamy taką książeczkę. Ta książeczka, słuchajcie, jest naprawdę bardzo ciekawa, bardzo interesująca, znaczy ciekawa, interesująca. Ogólnie fajnie, że takie coś w ogóle producenci, wydawcy robią dla graczy. To jest, słuchajcie, podręcznik praktyczny. Praktyczny podręcznik do Total War Warhammer II. Są tu opisane, słuchajcie, wszystkie frakcje, jakie występują w grze na samym początku, tam jakie są jednostki, te słabe, średnie, najwyższe, jak coś są lordowie, takie tam ogólne, takie kompendium wiedzy na temat wszystkich ras zawartych w Total War Warhammera II. Ta książeczka, słuchajcie, jest dość cienka, znaczy dość cienka, dość gruba, ale to widzę, że tu jest ona na grubym papierze. Z pewnością gdzieś już mniej więcej po pół roku, gdy wyjdą te wszystkie DLC do Total War II, to z pewnością ta książeczka by musiała być troszeczkę większa. Jestem ciekawy, ile łącznie będzie trzeba wydać na Total War II, żeby mieć taką pełnoprawną odsłonę tej właśnie części. No wiadomo, że Sega słynie z tego, że tych DLC po prostu jest, kurwa, dużo. Dużo. I tak naprawdę sam jestem ciekaw, jak to oni to wszystko zrobią. Wiemy też, oczywiście my gracze, że wraz z zakupem Total War Warhammera II dostajemy za free frakcję norska, która jest dostępna w części pierwszej, chyba też w części drugiej, ale nie jestem pewny tego już, słuchajcie, wam nie powiem, bo nie wiem. Natomiast wiem, że jest w części pierwszej. I też, słuchajcie, w późniejszym okresie czasu będzie można sobie połączyć część drugą z częścią pierwszą, a będzie taka jedna wielka, zakurwista, zajebista, słuchajcie, mapa, w której to ogólnie po prostu mi się wydaje, że się wynudzimy. Ale zobaczymy. No, słuchajcie, otwieramy pudełko. Co tu się nam ukazuje? Już wam mówię, już pokazuję. Pierwsze, co mamy, słuchajcie, naklejki Warhammera. Tak, tutaj mamy, słuchajcie, tak, to jest to, co tutaj jest na pierwszej tej... Chyba, kurwa, nie jest. Dobra, tutaj są, słuchajcie, cztery rasy, a więc chyba wysokie elfy, tak, mroczne elfy, skyveni i jaszczuroludzie, bodajże, prawda? Tu mamy takie naklejeczki, możemy sobie, słuchajcie, o, na przykład wziąć. I w ramach, słuchajcie, reklamy, o, sobie przypierdolić na czoło i jest fajnie, nie? O, i mamy taką naklejeczkę, taki ala tatuaż na czole. O, proszę bardzo, jest ok. Dobra, co tu jeszcze, słuchajcie, mamy? Tutaj mamy z kodem, więc tego wam nie pokazuję. Tu już od razu odkładam. Tu mamy, słuchajcie, kolejną książeczkę. Total War. Dziękujemy za zakup gry Total War Warhammer 2. Druga część naszej gigantycznej strategii fantazji zabierze was do nowego świata, krainy, która zapewni wam nowe możliwości, ale i rzuci nowe wyzwania. Bez względu na to, którą z ras poprowadzicie, rozgrywka przyniesie wam tyle radości, co nam tworzenie tej gry. A więc takie podziękowanie, słuchajcie, od producentów. Na pewno, słuchajcie, ta praca ich jest gigantyczna i jestem pewny, że tak jest. Natomiast no, odbiór graczy, słuchajcie, jest całkowicie inny. My oczekujemy
mamy swoje oczekiwania, jeżeli ich nie dostajemy, to po prostu już całą produkcję ogólnie gracze miażdżą i tak dalej, i tak dalej. Ale no, nie, no fajnie, fajnie, fajnie. Ja też również Creative Assemble dziękuję. Ja muszę wam powiedzieć, że bardzo mam wielki sentyment do Creative Assemble właśnie za te wszystkie poprzednie części Shoguna, którego też sobie od czasu do czasu sobie jeszcze odpalę. Shoguna właśnie, tą Attilę, Empire, Napoleona. Kurde, Creative po prostu jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o strategię. O strategię. Dobra, słuchajcie, kolejna książeczka. Zagraliście w grę, teraz zdobądźcie figurki. A więc słuchajcie, wiadomo, to wszystko jest robione na licencji Workshop, a więc firmy Games Workshop, która zajmuje się właśnie światem Warhammera. Ona chyba bodajże go stworzyła. I to wszystko jest, słuchajcie, na licencji. Jeżeli chcemy mieć figurki właśnie, to możemy sobie też również je kupić. Kupić możemy sobie. Figurki. Fajna sprawa, nie? Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o zawartość, co jest w środku. Teraz może przejdźmy do środka, jeżeli chodzi o płyty. Słuchajcie, płyt jest 4. Bardzo proszę. O. Płyt jest 4. 4. Nie ma nic ukrytego. A więc za chwilkę przechodzimy, słuchajcie, do instalacji. Myślę sobie tylko, ile to będzie trwało, znaczy sama instalacja to może nie, ale ile będzie trwało pobieranie tych wszystkich plików, kurwa, żeby w ogóle w tą grę zagrać, ją odpalić. Jestem bardzo ciekawy. No ale dobra, słuchajcie, naprawdę jestem, kurde, normalnie zachwycony, że trafiłem, kurwa, na takie wydanie Warhammera. Tu już nawet nie chodzi o samą grę, tu chodzi w ogóle o to, że coś takiego jeszcze jest spotykane. Z takimi grawerami, jakimiś bajerami, wiecie, że to tak, znaczy, kurde, kupiłbym tą wersję za 179 zł, a patrzę sobie, mówię, kurwa, ładna, kupię sobie tą. Chyba o to chodzi, prawda? Jakiś bajera, kurwa, coś tam na okładce, już ludzie kupują zamiast za 179, to za 199. To jest praktycznie 20 zł jest różnicy. Aj, no dobra, słuchajcie, to co, przechodzimy może do instalacji, na którą serdecznie zapraszam. A więc słuchajcie, jesteśmy przy instalacji, a więc słuchajcie, wkładamy tak, kurde, trochę dziwnie brzmi, prawda? Słuchajcie, sobie odsunę tą kamerę. Dobra. Nie wkładamy, ale uruchamiamy, słuchajcie, pierwszą płytę. Mam pierwszą. Pierwsza. Jest pierwsza. Dobra, jest. I wkładamy ją do napędu. Dobra. Słuchajcie, ja mam już Steama zainstalowanego, chyba każdy z nas go ma, prawda? Więc to nie powinno być najmniejszych problemów, jeżeli chodzi o samą instalację, ale zaraz zobaczymy, żeby nie było tutaj jakichś niejasności, problemów. No i się pojawił, słuchajcie, uruchom setup exe. Okej. Okay. Niepotrzebnie, kurwa, połączyłem to. Nie wiem, jakaś taka nowość się pojawiła w tym Google, połączenie tych, kurwa, z twardym dyskiem. Ja nie wiem. Dobra, odpalamy. Polski, jak najbardziej. Polski. Instalacja Total War Warhammer 2. Akceptujemy. I słuchajcie, czytamy umowę licencyjną użytkownika końcowego. Rozumiem, rozumiem, tak, oczywiście, zgadzam się, tak jest, na wszystko się zgadzam, więc instalujemy, słuchajcie. Teraz się powinna pojawić właśnie kod produktu, a więc to już tutaj wam, czy nie wam, sobie wbije. Tak jest, słuchajcie, a więc Total War Warhammer 2, twój klucz produktu, aktywacja powiodła się. A więc robimy dalej. Utwórz skrót w menu. Ja na pulpicie nie chcę na chuj, jeżeli wszystko mam na Steamie wyszczególnione.
pięknie, ładnie. Ile to zajmuje? 38 giga. Ja mam wolnego 73. Słuchajcie, mam 1 tera, kurwa, gigabajta twardego dysku i już mi, słuchajcie, brakuje miejsca. No nie wiem, długo trzeba będzie mieć twarde dyski, słuchajcie, o pojemności chyba, nie wiem, 10 tera. To kurwa, ja nie wiem. Niedługo jakąś serwerownię trzeba będzie mieć, albo jakieś, nie wiem, 73. Pff, to ile mi zostanie, kurwa, mało. Dusimy dalej. Tu z tą umową też się zgadzam, tak, tak. Aha, aha. Oczywiście, tak, 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 tak. To też się zgadzam, dobra, wszystko się zgadzam, więc się zgadzamy. I słuchajcie, lecimy z instalacją. Przygotowywanie plików do instalacji. Oczywiście najpierw trzeba będzie zarezerwować przestrzeń dyskową na Total War Warhammer 2 i później ruszy się, słuchajcie, cała instalacja. Ja już w tej chwili, słuchajcie, uruchamiam swój stoper i dokładnie wam powiem, ile to wszystko, słuchajcie, trwało. Instalacja i ile... I czy w ogóle... Znaczy nie, wiecie co, zrobimy tak. Ja po samej instalacji od razu tutaj... się pojawię, powiem wam co i jak, ile to mniej więcej trwało i zobaczymy, czy w ogóle jakieś tam coś będzie dodatkowego, w sensie coś będzie do pobierania, jeśli tak, to ile. Mam nadzieję, że niezbyt dużo. Będę mógł od razu, kurwa, odpalić. I czekam, słuchajcie, na mody. I czekam, kurwa, na mody, które się będą pojawiać do drugiej części Warhammera. Mam nadzieję, myślę sobie, że nawet już teraz, słuchajcie, powolutku będą się one pojawiać, nawet jutro już powinny być pierwsze, słuchajcie, mody, które poprawią tą całą grę Warhammer 2. Tak myślę. Szczególnie jeżeli chodzi, słuchajcie, o jednostki, bo ich bez modów w jedynce było naprawdę bardzo niewiele. Natomiast z modami jest ich po prostu dziesiątki. I to jest fajne, słuchajcie. Im większy się wybór ma, tym gra też nie staje się taka nudna, że w kółko budujemy tylko tych samych, więc tutaj na kurwa na chuj to grać, tak? A jeżeli są te mody z tymi jednostkami, słuchajcie, to naprawdę po prostu jest co robić, bo jest co budować, wydawać pieniądze na dane jednostki, które już wtedy kosztują naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc jakiś cel ogólnie, słuchajcie, warto nawet w grze mieć. Dobra, słuchajcie, myśmy się widzimy już za 2 sekundy. Witam was serdecznie, moi widzowie, słuchajcie, instalacja trwała godzina 20 na moim komputerze. Dużo, mało? W chuj dużo. Kurwa, mega dużo. Długo, bardzo dużo i bardzo długo. Słuchajcie, ale dobra, słuchajcie, a więc tak, wybrane przez ciebie gry są już dostępne w bibliotece i na 100% będzie aktualizacja. Rozpoczęły się pobranie w tle. Słuchajcie, na pewno to już się aktualizuje, bo... Zresztą zaraz zobaczycie, o czym ja mówię. Proszę zobaczyć. 12 giga, słuchajcie. 12 giga, kurwa, jego mać. 12 giga. 12, prawie 13 giga zostało zainstalowanych gry z płyt. Natomiast cała reszta zostaje pobierana przez serwer. Muszę wam powiedzieć, że jestem po prostu zniesmaczony takim czymś. To kurwa, no przecież nie każdy ma zajebiste łącze internetowe, prawda? Ja wiem, jak ja mam tutaj u siebie w mojej miejscowości. Mamy tylko możliwość mieć telekomunikację polską. Nawet gdybym się tu kurwa zesrał, błagał ich, prosił ich, to i tak nie mogę mieć większej prędkości niż 10 do 10 mega. Wiadomo, to jest różnie. Teraz mi się pobiera, jak widzicie, z prędkością 1 megabita na sekundę. Czy to jest dużo? To jest w chuj mało, słuchajcie. Teraz nie, dzisiaj byłem w Szczecinie, widziałem zajebisty taki baner, samochód sobie ładnie jechał, słuchajcie. To chyba była Multimedia Polska albo Net, ja już nie pamiętam, już nie chcę tutaj skłamać, gdzie było napisane nowe możliwości internetowe, prędkość do 900 megabajtów na sekundę, słuchajcie. Znaczy nie wiem, czy to kurwa, nie wiem, czy mi się coś przywidziało, czy to faktycznie tak jest. Ale słuchajcie, faktem jest faktem, że
niestety takie mniejsze miejscowości mają po prostu przejebane. Mi się wydaje, że właśnie tutaj powinni nasi, nie wiem, kurwa, burmistrzowie, no nie wiem, kto tam kurwa rządzi tymi mniejszymi miejscowościami, powinni no coś zrobić. No słuchajcie, przecież tak nie może kurwa być, że 80 km dalej ludzie kurwa mają taki wybór i prędkości internetu, że nie wiedzą co wybrać, a ludzie po prostu spoza wielkich miast muszą się męczyć po prostu kurwa z jednym Orange, bo kurwa nie ma nic innego, a jeśli ten Orange po prostu słuchajcie robi tak, że jest w umowie, że do 10, czasami mam 8, czasami mam 5, jest to po prostu chore. No ale dobra, słuchajcie, no trzeba czekać, 3 godziny 36 minut, nie wiem, chyba pójdę kurwa się zdrzemnąć i dopiero wtedy słuchajcie będę wiedział, czy gra po prostu działa, czy nie działa, no bo teraz jak to sprawdzę, słuchajcie. Myślałem, że te 4 płyty to będzie wystarczające, choć wiedziałem, że to tam jakaś aktualizacja będzie, ale no kurwa, no nie aż taka, słuchajcie, no 13 gig, no giga z płyt, a kurwa dodatkowe tam, a do 25 kurwa musi dojść, no poporonione i chore, strasznie chore, ale dobra, jest jak jest, słuchajcie, gra czeka, a więc ja czekam razem z nią, mam nadzieję, że ten unboxing i instalacja zostanie przez was, że tak powiem, pozytywnie odebrana i jakikolwiek też będzie miał jakiekolwiek problemy, śmiało pisać. Ja zawsze staram się tu wszystkim pomagać, więc jeżeli będziecie mieć problemy z instalacją tejże gry, piszcie śmiało, choć raczej tutaj problemu, słuchajcie, być no nie powinno, no bo jaki tu kurwa inny problem, wkładamy płytę, odpalamy i leci, tak? Bo nie tylko wymieniamy płyty i tyle. No dobra, słuchajcie, niech to mi się ładnie aktualizuje. Ja zapraszam was na mój kanał, postaram się zrobić jakieś parę fajnych filmików z tego Warhammera drugiego, z każdą raz, tak jak to było w części pierwszej, też mam przecież filmiki na swoim kanale, ale zobaczymy, jak to wszystko będzie. Ja wiem, słuchajcie, widzicie Call of Duty, nowe Call of Duty, które wychodzi, słuchajcie, już niebawem. Ja mam, słuchajcie, kupione, żeby nie było, słuchajcie, proszę bardzo. Call of Duty, przedpremierowo, dostęp do prywatnej bety, kupiłem, za 29 zł, słuchajcie, i czekam, do listopada. Mam nadzieję, że wy też czekacie. I tyle, słuchajcie, pozdrawiam was serdecznie, do zobaczenia, czekam na lajki, komentarze, i oczywiście ten, kto nie subskrybował jeszcze mojego kanału, to niech zasubskrybuje. Czekam na to z niecierpliwością. Pozdrawiam was serdecznie. Ahoj!